Siemaneczko, ja jestem agent X, a dzisiaj zrobimy mega hardkorową rzecz, ponieważ dziś udamy się do zamku Hero Braina i będziemy tam go śledzili właśnie za pomocą tych potek i wiecie sami, ja już zdejmuję nawet zbrojkę i tam biegniemy. Ja widzę, że tu już się grubo dzieje, ale e, bo tu jakieś firewelki latają, nie. Tam już są pioruny. On wie po prostu, że ja jestem na serwerze. Ja dopiero co wbiłem, ale zanim on jeszcze tutaj był na serwerze, zdołałem sobie ogarnąć potki, więc jest szansa, że. Wy to widzicie, on lata i pioruny w niego walą. Dobra, ale mamy teraz przynajmniej czas, żeby wbić do jego zamku, a wy w tym momencie serio. Możecie napisać w komentarzu, dajmy nawet ten zamek i ja przypnę wtedy wam serduszko, ale jest jeden taki deal. Wy musicie koniecznie wtedy ten kanał subskrybować, bo inaczej nie ma opcji. A my podbijemy już tu pod zamek, jesteśmy na nie yy, Zaraz sami się przekonacie, co to w ogóle jest. Ja słyszałem model Wisa, jakie rzeczy on odwalał. No właśnie, jesteśmy pod zamkiem, yy, pogoda się zmienia. Czekajcie, a sprawdzę jedną rzecz ciekawą. Czy jak wrócimy się kawałek do Milionowic, to pogoda się na przykład zmieni. Bo tak kilka kratek wróćmy. Czekajcie. Ej, bez kitu, bez kitu to tak jest, dobra. Co? Chyba sami teraz widzicie co tu się dzieje. E, wracam tam i już znowu zaczyna padać, więc lol, to jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra, co to się dzieje? Nie czytam nawet tych tabliczek. Lecimy prosto pod jego zamek i tam podbijemy. Znowu deszcz zaczął jakby przestać padać, ale teraz jak jesteśmy pod zamkiem, co to jest? What the heck? Co to jest? Naprawdę się wystraszyłem teraz. Latający jakiś szkielet dziwny. Okej, okay, to jest niecodzienny trochę widok, ale jesteśmy już pod zamkiem, wow. Wow, to on robi naprawdę wrażenie. Tu jest, tu jest centymetr, on na mnie czeka, czy co? On... Ej, nie, dobra, jak ja tutaj podbiję, o tak. Dobra, poczekajcie, może zgaszę to. Muszę przejść, muszę przejść. Wow, tutaj wybuchło, dobra. Dobra, to jest trochę przesada. Ale gościu, gdzie jest to zejście? Bo jeszcze może nie wiecie, ale tu jest po prostu takie jego przejście tajne, dzięki któremu możemy dostać się do mega, takich kozackich podziemi, gdzie naprawdę tam można dużo zarobić. Zobaczmy, czy on tu jakieś potki dla nas ma. Ma jeszcze slow falling, czyli potkę na powolne opadanie. Okej, okay, to sobie wezmę i myślę, że w tym momencie powinniśmy już tutaj wbijać do... Tego jego schronu jakiegoś, co co to jest, nie wiem dokładnie, ale on na pewno musi stąd odejść, bo ja muszę na chwilę zbrojkę założyć, żeby przeżyć taki upadek. Dobra, czekajcie, wiecie co, ja to zrobię o tak, Ej, ale to będzie sneaky akcja. Dobra, cyk, 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 cyk wow, przecież mogłem wziąć slow falling, przecież wtedy bym powoli opadał. Ej, serio, nie pomyślałem o czymś takim, ale jesteśmy tutaj. Ja tu byłem uwięziony, mam nadzieję, że on się nie zorientuje, że tu w ogóle wbiłem, on tu sobie lata po prostu, wytocza, on sobie lata po tej jego jakiejś twierdzy, on tu ma jakieś pokoje, sami zobaczcie, tutaj był spawner blaze'ów, co się z nim stało, nie wiem, ale coś na pewno, tutaj ma, co to jest, co to jest, tutaj coś on ma, jakby coś, on tu coś jakby buduje, nie wiem, dobra, wiecie co, e, tu sobie kanapę nawet postawił, o, bo on się tylko nie zorientował. On tu miał kanapę, żeby Hase Elvisa śledzić i podglądać. Dobra, ja sobie tu muszę szybko zjeść. I w ogóle weźmiemy może taką jedną zbroję. Eee. Stoi przecież kratkę stąd, a ja się pomyliłem. Ja się pomyliłem, dobra, cyk, cyk. Eee. Nie wiem, czy się zorientował, że mu właśnie zbroję podkradłem. Ale teraz idziemy do jak, jeszcze o tutaj jakoś. Co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest za miejsce? No, Okej. Okay. Yy, jakby spoko ja chcę tam wejść. Dobra, robimy to tak. Wywalam te drzwi, lecimy dalej. Yy, jakiś korytarz mega długi. Okej, okay, to jest takie... Nie wiem czy tu coś będzie, ale może coś znajdziemy. Wydaje mi się, że tego chyba nie było, jak ostatnio tu byłem. Kolejne drzwi. Ej, kolejne drzwi mamy znowu. Dobra, może... Może je otworzymy w ogóle. Cyk. Okej, okay, one się w ten sposób otwierają. O kurde! O kurde! Co ten idiota tu zrobił? Przecież to jest cała armia! To jest cała armia! Przecież jak kto by zaatakował Milionowice? Nie, no nie masz szans. On w ogóle tu. Czy on mu pokazał, jak się ma zachowywać? Nie wiem. Tutaj są jakieś miejsca jeszcze puste. To jest najgorsze. To jest najgorsze, że tu są puste miejsca, które on może będzie chciał wykorzystywać. Tu są bariery jeszcze niezniszczone. Ja się boję. Bo może on chce mnie uwięzić tutaj? On to tu postawił gasta, czy on oszalał? Dobra, nie no, my stąd spadamy jak najprędzej, ale... Co on jest jakiś walnięty, naprawdę, on jest jakiś po prostu walnięty. Przecież słyszycie chyba sami tego gasta. Dobra, ja stąd uciekam. Eee, nie wiem, czy tutaj jeszcze chcę widzieć. Może nawet już powinniśmy nawet wychodzić powoli z tej po prostu jako jakby bazy. Bo przecież tutaj jest tyle dziwnych rzeczy. To jest takie dziwne. Jeszcze chce się przejść. Dobra, możemy się tu położyć. Ej, możemy się tu położyć, dobra. E, nie. Jaką głupotę ja zrobię? Przecież ja się teraz będę spałnić w tym jego łóżku. Dobra. Wiecie co? Może... O nie, on się tu położył. Dobra. Nie, my musimy się odsunąć. On niech wstaje, jak gdzieś pójdzie, a ja mam pomysł. Co ja zrobię? Ja muszę to łóżko przecież zniszczyć, żeby on się tutaj nie zrespić, jak on po prostu by mnie chciał jakoś atakować. Dobra. Czy on tam wstał, czy nie? Czy on tam wstał, czy nie? Czy on się położył na chwilę? Ej, ale. Dobra. Hmm, kładliśmy się tutaj. Musimy to łóżko zniść. Co to jest? Co to jest? Dobra, poczekajcie. Ja się. Ja muszę jakoś wykombinować, jak się tam dostać. Dobra, zakładam zbroję na szybko. I spadam tutaj. Cyk, mam jego łóżko. On teraz na pewno będzie wiedzieć, że ktoś tu jest. Ale może za szybko się nie zorientuje. Biegi. Co to jest za miejsce? Przecież to jest. On tutaj on tutaj na razie nie patrzy. Ale naprawdę to jest jakiś. tak strasznie, strasznie długi korytarz. To, Co to jest? Co to jest? Tu jest. Aha, spoko. Jakiś pokój tu sobie pewnie ma. Tu ma kowadło. Nie, pewnie... Nie no, może jakiś odzbroić? Czy co to jest? Tutaj jest. To jest ewidentnie nad jakimś kanionem. Mm, to już wiem na pewno. Ale co tu jest więcej? Hmm, co tu jeszcze jest więcej? Hmm. O jacie. O ja... Nie, on się pyta huh, on, on już wie, dobra, bierzemy tridient Weźmiemy sobie nawet może dwa Weźmiemy dwa tridient On zabrał wszystkie itemy, ale mamy jego tridient jeden I teraz musimy przeczytać książkę Która tu jest po prostu Muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć Projekt Die opiera się na masowej zagładzie milionowic. Wszystkie osoby mieszkające w tym mieście stracą wszystko. Pierwszą osobą wyeliminowaną będzie ten, którego się najbardziej obawiam. Okej, okay. to nie jest normalne. Dobra, zróbmy to tak. Może ja żeby on po prostu... Nie, wiecie co? Ja muszę to jakoś przemycić po prostu. Ale mam teraz 30 sekund witki, Biorę bloki złota, bo się nimi jakbyś może wybuduję. Dobra. Nie, 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 nie. Stąd nie ma nawet jak uciec. Stąd nie ma nawet... Nie, on jest tutaj. On jest tu... Nie, 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 nie. Blokami złota go zabuduje i wiejemy. Wiejemy. Musimy jakoś zwiać z tymi danymi. Przecież jak tą książkę damy chłopakom czy komuś, to... Wow, to będzie mega dziwne. Czy on tutaj się przebił? Nie, on tam jest, on tam jest. Ja biorę... Biorę tutaj znowu bloki, zabudowywuję i spróbuję stąd zwiać. Tylko... Tu jest lawa. Ja nie mam szans na ucieczkę. Chyba, że no, bloku... Róz... Nie, 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 nie. Właśnie, właśnie w, w, jestem w miejscu, w którym pewnie zaraz zginę. Coś... Nie ma szans, żebym to przeżył teraz. Nie, naprawdę. Stąd nie uciekniemy. Blokami złota go zabudowałem niby. E, lawę tutaj... Dobra, musimy usunąć. No, jakoś stąd się wydostać. Koniecznie. Jak my stąd zwiemy? Przecież tego się nie zniszczy przez godzinę. Tego się nie zniszczy przez... Mamy game Out adventure My się, u... właśnie jesteśmy w połapce Dwie kratki na dwie Nie wierzę, mam Trident, jego Trident, Przecież to jest tak mocna broń Ej, ale jak ja mam stąd uciec? Ja odkryłem jego największy chyba sekret Jaki jest możliwy Projekt D.A.I. opiera się na masowej zagładzie milionowic Wszystki O jacie, ej, naprawdę, nie mam jedzenia Nie mam nic On wie, że ja jestem tutaj Nie, on wie, on wie, na pewno wie I teraz mnie będzie chciał uwięzić nie naprawdę ja, ja nie mam teraz słów, bo ja nie wiem co ja powinienem zrobić dokładnie. Oh, dobra. Dobra. Pff, nie naprawdę ja nie mam pojęcia, co ja powinienem zrobić tutaj. Mam. Ja chyba powinienem się tu utopić. Czy on mnie wypuści stąd? Halo, ja nie będę pół godziny siedział przecież między dwoma blokami. Nie no, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. On chce mnie zabić! On chce mnie zabić! Nie, 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 ja nie mam jedzenia, nie mam nic, mam 2,5 HP. A, właśnie zginęliśmy. Tutaj jesteśmy! Spoko, ale. Mamy trident! Mamy trident, gdzie ukryć tylko? Przecież my musimy to wszystko gdzieś ukryć, tylko gdzie on jest? My... Może tutaj. Eee, co ja powinien. Nie, 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 to jest on, dobra. I co teraz, typie? I co? Mam trident też. Mam teraz też trident, i co zrobisz? Cyk! Wy to widzieliście? O, go się da zabić tridentem! Poczekajcie. Ej, czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że go się da. Lol, chyba odkryliśmy teraz sposób na zabicie Hirobraina, ale. O, o, nie, nie mogę pozwolić, żeby. Dobra, poczekajcie, musimy. Musimy to, to jakoś przemyślanie zrobić. Czekajcie, czekajcie, zbrojka, zbrojka, dobra. Trzeba koniecznie ją zabrać. Koniecznie, koniecznie, koniecznie. Cyk. Cyk. Mm. Czekajcie. Cyk. Nie, 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 bo się spali jeszcze ten trident. Nie mogę pozwolić, żeby on spłonął. Przecież. Ej, ale czemu on. On mnie nie atakuje, jeżeli ja mam trident przy sobie? Czy co. Dobra. Może on się będzie bał, jak ja w niego strzelę z tridentu, co wtedy? Ej, cyk. Ej, on oberwał! On oberwał! Przecież. Ej, czy, czy my właśnie odkryliśmy. To jest, chyba największy sekret, jaki mogliśmy odkryć. On. Go da się pokonać tridentem tylko że to byłoby i tak mega trudne, bo on teraz mi po prostu, no, nie, jak ja bym chciał nawet go zabić. Przecież on może się zregenerować pewnie łóżkiem jakoś, nie wiem, nie ma szans, żeby go tak łatwo było pokonać. Dobra, wiecie co, ja tutaj się spróbuję jakoś zamurować może i poczekamy, co on wykombinuje. Ja tu sobie poczekam, on niech tutaj jak najszybciej podbije, ja spróbuję zwiać może nawet z tego, wszy... nie, poczekajcie, wiecie co? Ja próbuję zwiać teraz z jego tej bazy. Może zróbmy tak. Rzucę w niego tridientem. Cyk! Masz! Ej, nie! Nie, 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 On nie oberwał, On teraz nie oberwał, on się zre... On ma jakąś regenerację dziwną. Ej, co jest? Ja teraz yyy, właśnie mi się chała łapka zbagowała. yyy, Ej, poczekajcie, może go uderzymy? Ej, no, no. Ej, co jest? Przecież... Jak... Ja się czuję jak ja miałbym jakieś największe lagi. No, i co widzicie? XD, dobra. Słuchajcie, ja lecę teraz do góry. Musimy jakoś się z tego miejsca koniecznie wydostać. Musimy się wydostać. Dobra, typie, widzisz trident? On się go boi. Czy on się go boi? On. On właśnie obrywa? On właśnie obrywa? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dobra. Może nie będę się niego rzucał, ale on chyba jest jedyny sposób. Ten jego specjalny trident tylko. On go tam tylko trzyma. On na pewno zmieni miejsce, gdzie go chowa, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek inny po prostu mógł takiego gościa zabić, ale on. To jest chyba pierwszy moment, kiedy ja się go aż tak strasznie, strasznie nie boję jak zawsze. Stop! O, ja stąd zwiewam i mam nadzieję, że nie będę musiał już tu być, więc. Przecież ja jestem... Nie, to jest niemożliwe, żebym ja teraz stąd zwiał. Czekajcie, ile jeszcze mam? 7 sekund mam to coś, dobra, cyk, cyk, i <śmianie> nie, nie, ja myślę że go da się już łatwo pokonać, ale widzę, że nie będzie aż tak łatwo, e, zwiewam z tego miejsca koniecznie, cyk, robię sobie parkura, dobra, zwiewamy, zwiewamy do milionowic, chowamy, tak złoto oczywiście trzeba będzie później jakoś zniszczyć, ale to, co udało nam się zdobyć na tym odcinku, to jest coś, czego nikt się nie spodziewał, naprawdę. Zdobyć tyle informacji. Mamy Trident Hero Braina. Dobra, rzucimy sobie w świnkę, bo potrzebujemy bardzo teraz jedzenia. Nie powinienem w sumie takie. On nas śledzi. On nas śledzi, bo musimy wiać. Przecież jak on nas załatwi. My mamy teraz tak ważne rzeczy. My musimy je dobrze schować. One. Gi, oddaj to. On chce, a to ma na myśli tutaj. On we mnie strzela. Ja muszę być na F5, żeby widzieć, czy on we mnie nie trafia przypadkiem. Dobra. Cyk, wnowu z piorun gdzieś walnął i ten taki dziwny dźwięk. Oh no, nam się a Sprint powoli kończy. Słuchajcie, nam się kończy sprint, my potrzebujemy koniecznie jedzenia. Koniecznie jedzenia, dobra. Chociaż tą jedną świnkę, chociaż jedną świnkę. Nie, to był zły pomysł, to był zły pomysł, ja nie mogę sprintować. Dobra, cyk, 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 slalomem, slalomem. Proszę, proszę, do milionowic dotarliśmy. On... Nie mogę, muszę być choć. Chociaż... Nie, 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 trident, mój, mój trident. Ja muszę uciekać. Ja mam tak mało HP. Tak mało, tak mało. Ej, jakiekolwiek jedzenie gdzieś tutaj, żeby było, proszę, proszę po prostu. ej, nie wiem, co ja powinienem teraz najlepiej zrobić, ale czuję, jak ten trident zaraz na mnie po prostu miałby spaść. Dobra. Tu mamy jakieś... Tu mamy, tu mamy coś, dobra, jedzenie, może chociaż tak, żeby nawet się nie regenerować, ale tutaj... Nie, potwory są w pobliżu. Dobra, bierzemy sobie jedzenie. Mamy kilka chlebków. Ej, naprawdę to nie jest dużo, ale chociaż będziemy mogli się regenerować. On tu jest, tuż przy nas. Możemy mieć więcej HP. Gdzie? Czy on? On tutaj ciągle jest, on tu ciągle jest. Proszę, żeby on to skończył. On już niech skończy po prostu. Nie, typie, 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 nie! Nie, 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 nie. Gdzieś muszę zwiaczyć. No dobra, borówki bierzemy. Borówki i biegniemy jak najdalej stąd. On nas strzela znowu. Tym dziwnym piorunem. On nas znowu przywalił lol. LOL. Dobra, jem, 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 jem. Ona nasz goni. Typie. Ej, spróbujmy w niego, może znowu rzucić. Czy on znowu... Cyk! Ej, co jest? Co jest? Ej. WTF, tyle mogę tylko powiedzieć, chyba. Przecież to inaczej się nie da skomentować. Nie, 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 nie. Ja nie mogę tego. Wy sami widzieliście, co tu się stało. On właśnie strzelił piorunem w owce. To jest masakra, tutaj jest świnka. Dobra, świnko. No przepraszam, ale musiałem. Po prostu musiałem teraz. Dobra, gdzie my mieliśmy to schowane wszystko? Nie wiem, gdzie sam nawet. Czekajcie, gdzieś tu. Ale mamy farta! Dobra, zwieliśmy jakoś do podziemi, ale. Wow! Wow! Czy, jak... Czy on? On. Właśnie odkryliśmy jego największą słabość. Czy... Ej, nie wiem, gdzie ja powinienem sam zwiać ale chyba teraz powinienem jakieś bezpieczne miejsce. I wpadłem na pomysł: do skrzynki mać. Nie, nie, tam chanie zdołamy dobiec. To jest za daleko, lekko. Ale słyszę po prostu, jak on we mnie strzela. Lol, lol. Dobra, podbiję może do tego domku. I tu schowamy szybko te rzeczy za Nie, 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 nie. Dobra, nie mogę mu tego dać, ale to jest naprawdę masakra. Przecież ten trident trzeba będzie schować najbardziej w pilnym miejscu. Ja myślę, że nawet nie będziemy tego robić teraz. Ja sądzę, że ten odcinek po prostu wyjdzie z serwera. On może po prostu wyjdzie też w końcu i jak będzie wolna chwila, ja to wszystko będę musiał przenieść do skrytki jakiejś, bo to co odkryliśmy dziś to jest coś, co, czego nikt chyba po prostu nawet nie odkrył wcześniej. Nie, nie ma szans, żeby ktoś o czymś takim wiedział. On, on tego łóżka dlatego tak pilnował, pewnie dlatego tam tyleś spał. Dobra, w każdym bądź razie. Teraz tylko chciałem już przypomnieć o jednej jeszcze sprawie. Nam swojego Instagrama, gdzie możecie wpaść, po prostu strzelić followa, bo niedługo będą się pojawiały tam serio kozackie zdjęcia, więc serio, polecam strzelić tam followa. Oczywiście na YouTube możecie strzelić suba tutaj, zostawić łapkę w górę, bo to co dziś zrobiliśmy naprawdę zasługuje na taką konkretną. Więc cóż, ja byłem Agentix, ja się z wami żegnam Elo.